Magdalena Staniszewska, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Z Książką za Pan Brat, czyli przeglądzie nowości książkowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w sierpcu. Dziś przygotowałam dla Państwa naprawdę świetne książki i trudno byłoby mi wybrać z tego zestawu tylko jedną i powiedzieć, że ta jest najlepsza z tych wszystkich propozycji, dlatego opowiem o większej ilości publikacji, a to Państwo zdecydujecie, po którą sięgnąć, by to właśnie z książką wejść w ten wiosenny, słoneczny czas. Tradycyjnie przygotowałam propozycje zarówno z beletrystyki, jak i bardzo lubianej przez Państwa literatury faktu, ze świetnymi biografiami na czele. Na początek Maria Nurowska i Drzwi do piekła. Jest to najnowsza powieść jednej z najbardziej poczytnych polskich pisarek. Książka oczekiwana od dawna i wzbudzająca spore emocje z racji podjętej tutaj tematyki. Maria Nurowska otwiera nam drzwi do piekła, ukazuje świat, którego żadna pisarka do tej pory nie przedstawiła, a tym piekłem jest kobiece więzienie, do którego trafia 38-letnia Daria, skazana na 12 lat za zamordowanie męża. Wcześniej była uznaną pisarką, kobietą samodzielną, ale na własne życzenie uwikłana w taką dziwną, miłosną grę z własnym mężem. Więzienie przerasta wszelkie jej wyobrażenia, jest tutaj poniżana, gwałcona, pozbawiona wszelkich praw, ale potrafi się w tym więzieniu odnaleźć. I proszę jednak nie myśleć, że jest to kolejna książka o upadłej kobiecie, która podnosi się z tego upadku, a potem staje się dla nas wzorem. Wcale tak nie jest, a bohaterka tej książki budzi sprzeczne emocje, irytuje, ale te cechy sprawiają, że jest jedną z ciekawszych postaci literackich ostatnich lat. Niemniej interesująco Nurowska nakreśliła sylwetki współtowarzyszek niedoli, Darii oraz ich wzajemne relacje w więzieniu. Ta powieść ukazuje odrażające aspekty ludzkiej natury, a autorka prowadzi tutaj również w niezwykle ciekawy sposób narrację. I ta narracja sprawia, że chcemy tę książkę przeczytać za jednym razem. Bardzo serdecznie Państwu ją polecam. Kolejne powieści, które zaprezentuję, z pewnością spodobają się paniom. Pierwsza z nich to Na piaskach pustyni Rosie Thomas. Jest to powieść o miłości, o wzajemnych relacjach trzech pokoleń angielskiej rodziny, rozgrywająca się w Egipcie. Jest tutaj mowa o zaskakujących momentach, które zsyła nam los, o szukaniu siebie, o wartościach, które wyznajemy, ale przede wszystkim o zagmatwanych relacjach rodzinnych. Trudno jest mówić o tego typu książkach bez zdradzenia ich wątku fabularnego, ale ja oczywiście postaram się tego uniknąć, aby nie psuć Państwu przyjemności czytania tej książki. Dodam tylko, że czytając ją przenosimy się do Kairu, chodzimy po muzeach, spacerujemy wąskimi uliczkami, a pod stopami czujemy gorący piasek pustyni. Portrety bohaterów nie zostały tu jakoś specjalnie psychologicznie pogłębione, co dla jednych może być atutem, innym sprawi maleńki niedosyt. Ogólnie jest to ciekawa i niegłupia powieść. I jeszcze jedna lekka, łatwa i odstresowująca powieść to jest Darien G. Herbaciarnia Madeleine. Jak zapewnia nas sam wydawca, pisząc na okładce, jest to solidna dawka optymizmu w uroczej oprawie. Powieść ta zaczyna się dość tajemniczo, gdy jedna z bohaterek przed domem znajduje pakunek, w którym znajduje się zakwas oraz świeżo upieczony chleb przyjaźni Amiszów. Dziewczynka namawia swoją mamę, aby skosztowały wypieku, a do pakunku dołączony jest list, w którym przepis na to, jak opiekować się tym zakwasem, jak go dokarmiać, jak wyrabiać, wreszcie podzielić i rozdać wśród przyjaciół. W ten sposób poznajemy perypetie wielu członków tej niewielkiej społeczności tutaj opisanej, no a przy okazji ich relacje, dawne urazy, różnego rodzaju niewyjaśnione sprawy. Rzeczywistość w tej książce jest bardzo wyidealizowana i być może dlatego tak dobrze się ją czyta, gdyż możemy oderwać się od trosk dnia codziennego i przenieść się do tego niemal idealnego świata. Na końcu tej książki znajdą Państwo przepisy na chleb przyjaźni Amiszów, a także inne słodycze na bazie wspomnianego zakwasu. A teraz dwie propozycje tej samej autorki, Lizy Marklund.
I jest to Zamachowiec, a także Czerwona Wilczyca. Liza Marklund to szwedzka pisarka, która stała się sławna w Polsce, ale także w innych krajach, na fali popularności szwedzkiego kryminału. Prekursorem szwedzkiej powieści policyjno-kryminalnej był Henning Mankell, o którym wielokrotnie Państwu wspominałam w programie Z książką za pan brat. Mankell jest twórcą kultowego już dziś bohatera książkowego, bohatera literackiego, którym jest komisarz Kurt Wallander. Potem był znakomity Stieg Larsson. Trylogia Millennium ukazała się w 2009 roku. I to jest fenomen, proszę Państwa, bo od tego momentu książka ta nie schodzi z pierwszych list bestsellerów. I te pierwsze trzy miejsca to właśnie książki z serii Millennium. Polacy pokochali szwedzkie kryminały, a przy okazji także innych twórców, na przykład Camille Läckberg, autorkę sagi dziejącej się w niewielkiej nadmorskiej miejscowości Fjällbacka, ale także innych twórców jak Asa Larsson czy Leif Persson. A dziś prezentuję Państwu książki Lizy Marklund. Pisarka ta debiutuje w naszej bibliotece. Na początek mamy te dwa tytuły. Jeśli spodobają się Państwu, oczywiście będziemy kupować następne. Książki te czyta się naprawdę nieźle. Zamachowca skończyłam czytać wczoraj w nocy i z całą pewnością mogę go Państwu polecić. Akcja tej książki rozgrywa się w Sztokholmie, gdzie ma miejsce zamach terrorystyczny na obiekt sportowy. Ginie również bardzo ceniona postać, kobieta, która przyczyniła się do zbudowania tego stadionu, a także do zorganizowania letniej olimpiady. I tutaj zagadkę kryminalną, oprócz policji, próbuje rozwikłać taka główna bohaterka całej serii książek Lizy Marklund, a więc dziennikarka kryminalna Annika Bengtsson, która jest pracowniczką tabloidu, a przy okazji poznajemy kulisy pracy w tabloidzie, jak wygląda zdobywanie informacji, właściwie pogoń za tą informacją. Niemniej ciekawa jest Czerwona Wilczyca, tak więc zachęcam Państwa do lektury tych książek. Mam również dwie propozycje dla osób zaczytujących się w powieściach pisanych przez życie. Pierwsza z nich to Diagnoza. Jennifer High. Jest to powieść o 30-letniej kobiecie dotkniętej zespołem Turnera, czyli chorobą genetyczną dotykającą wyłącznie dziewczynki. Uszkodzony jeden z chromosomów X powoduje zahamowanie rozwoju fizycznego na etapie dziecka. Bohaterka tej książki nie akceptuje swojego wyglądu, rozbudowanej klatki piersiowej, krótkich nóg, płaskiej piersi czy też piskliwego dziewczęcego głosiku. Ona ucieka przed ludźmi, przed światem, w pracę, pracuje w muzeum od 10 lat w podziemiach tego muzeum w pracowni antropologicznej. Nie jest to powieść wyłącznie o chorobie, o zmaganiu się z tą chorobą, o szukaniu na nią diagnozy. Jest to raczej powieść o rozpadzie rodziny. Rodziny, która nie potrafi poradzić sobie z dramatem, ale również nie potrafi się zwrócić do nikogo o pomoc. Książkę czyta się bardzo dobrze, tak więc również ją Państwu serdecznie polecam. Z kolei kolejna powieść to już uwielbiana przez sierpeckie czytelniczki, powieść z serii powieści pisane przez życie. I jest to Zew pustyni Teresy Fortis. Jest to rzecz o młodej Europejce, która zostaje zatrudniona w saudyjskich liniach lotniczych i tam dopiero poznaje, jaki los może spotkać kobietę w kraju arabskim, a wygląda to na pewno nie różowo. Kobieta jest tam przedmiotem w rękach mężczyzn, poniżana, pozbawiona praw, godności. Jeszcze pół biedy, jak ma piękne ciało, to mężczyzna taką kobietę zdobywa, adoruje, obdarowuje prezentami, a gdy już zdobędzie, najczęściej kończy się to tym, że kobieta jest nakłaniana do prostytucji. Z perspektywy Europejki takie życie to prawdziwy koszmar, ale no cóż, jest to koszmar, który rozgrywa się na świecie każdego dnia. Na pewno lektura tej książki pochłonie wiele osób. I wreszcie taka czytelnicza perełka dla Państwa to jest Milczenie roślin Wisławy Szymborskiej. Jest to idealna lektura dla osób, które kochają Szymborską, ale przede wszystkim poezję na najwyższym poziomie. Jest to wybór wierszy noblistki wydany w 2011 roku przez wydawnictwo Znak. I do tej niewielkiej objętościowo książeczki, do tego tomiku zasiada się niemal z namaszczeniem, z prawdziwym szacunkiem.
Nawet jej forma fizyczna jest takim odzwierciedleniem niezwykłej osobowości Wisławy Szymborskiej i tego jej umiłowania do prostoty. Widzą Państwo, że jest tutaj obwoluta z materiału przypominającego pergamin, a pod spodem okładka bez tytułu, czyli bez niepotrzebnego kiczu, bez takiej naładowanej formy. A poezja tutaj zawarta, wiersze oscylują wokół tematów natury, natury świata, natury człowieka. Głębokie, mądre teksty, pełne przenikliwości, inteligentnych, słownych zabaw, a także słynnych zdziwień nad światem Wisławy Szymborskiej. Ciekawostką wydawniczą są tutaj bardzo ciekawie wkomponowane w tekst zdjęcia, które wybierała osobiście Wisława Szymborska. A teraz książka o bardzo smutnej tematyce. Dieter Schenk, Noc morderców, kazień polskich profesorów we Lwowie i Holokaust w Galicji Wschodniej. Niemiecki poeta Heinrich Heine w 1844 roku napisał: gdy o Niemczech myślę w nocny czas, sen mnie opuszcza aż po brzask. Poeta ten nie mógł nawet przypuszczać, jak wielkie znaczenie słowa te będą miały 100 lat później. Dieter Schenk, autor niniejszej publikacji, jest Niemcem, publicystą, kryminologiem, autorem wielu książek o prawach człowieka, ale przede wszystkim badaczem zbrodni hitlerowskich na terenie Polski. Książkę tę pisał dla czytelnika niemieckiego, gdyż zbrodnie lat wojennych, a zwłaszcza ta ukazana w tej publikacji dotycząca Galicji Wschodniej, tak naprawdę w Niemczech jest zupełnie nieznana. Autor chciał się przyczynić do tego, aby los pomordowanych nie został zapomniany, dlatego oprócz zbrodni opisane są tutaj i przedstawione sylwetki samych profesorów, są ich biografie, są również sylwetki ich członków rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia, które no, niestety również podzieliły los uczonych. Dla mnie ta książka ma szczególny wymiar dlatego, iż te początkowe rozdziały kierowane przez Dietera Schenka do czytelnika, niemal w każdym zdaniu autora czuć niezwykłą skruchę, wstyd i żal za to, czego dokonali jego rodacy kilkadziesiąt lat temu. No, Niemcy stali się wówczas z narodu poetów i artystów, narodem sędziów i katów. Autor wstydzi się nie tylko za zbrodnie, ale również za sądownictwo powojennych Niemiec, które uczyniło niemal wszystko, aby zbrodnie te nie zostały ukarane. Jakże przełomowym wydaje się tutaj zdanie Schenka, będące parafrazą słów, które zacytowałam na początku. I Schenk napisał: gdy myślę o Polsce w nocny czas, to widzę serdeczny polski naród, który po tym wszystkim, co się wydarzyło, wyciąga do nas rękę na zgodę. To napawa mnie pokorą i wdzięcznością. Ta książka to solidny materiał dokumentacyjny z obszerną bibliografią, indeksami, a także bogatą kolekcją archiwalnych zdjęć. A teraz zupełnie zmieniamy tematykę na lekką, bo oto Podróże małe i duże, czyli jak zostaliśmy światowcami, Wojciecha Manna i Krzysztofa Materny. Jakiś czas temu w programie Z książką za pan brat polecałam Państwu książkę Rockman, czyli jak nie zostałem saksofonistą, autorstwa Wojciecha Manna, znany radiowiec, przedstawiał tam swoje perypetie, swoje przeżycia i spotkania z muzykami i wszystkich tych, których rozczuliła tamta książka, no i przede wszystkim rozbawiła. Z pewnością sięgnął po jej niejako kontynuację, z tym, że pisaną w duecie z Krzysztofem Materną. Dwójka satryków, Wojciech Mann i Krzysztof Materna, to taki polski znak jakości, jeśli chodzi o dobry humor i dobrą zabawę. I akcja wojaży tutaj przedstawionych rozgrywa się w wielu miejscach, takich jak Lozanna, Palermo, Budapeszt, Tunezja i wielokrotnie przywoływana Ameryka, ale panowie, jak przystało na światowców, mają do opowiedzenia nieco inne perypetie niż te, które przeżywa przeciętny Polak. Nie będę zdradzała tych poszczególnych przygód, bo stanowią one prawdziwy smaczek tej publikacji, ale myślę, że książka ta najlepiej będzie zrozumiana jednak przez czytelnika dorosłego, który jest w stanie wychwycić te wszelkiego rodzaju niuanse, żarty i absurdy czasu PRL-u. Niemniej polecam ją również młodemu czytelnikowi, aby mógł się przekonać i dowiedzieć tego, jak to niegdyś w Polsce i z Polakami bywało. Jest to świetna, optymistyczna lektura.
I teraz jeszcze jedna rewelacyjna książka, która rozbawi największego nawet ponuraka. I jest to Maria, Każdy szczyt ma swój Czubaszek, czyli Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem Andrusem. Starły się tutaj dwie niezwykłe osobowości, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Artur Andrus zadaje pytania, a Maria Czubaszek stara się na nie odpowiedzieć, mimo ogromnej awersji do wszelkiego rodzaju wspomnień i opowieści. Maria Czubaszek to swego rodzaju fenomen, osoba bardzo charakterna, o niebywałym poczuciu humoru, zdecydowanych poglądach, śmiało wyrażająca opinie, nawet te kontrowersyjne, jak chociażby ostatnio dotyczącą aborcji czy instytucji Matki Polki. Ta kobieta ma niesamowity dystans do świata, ale także do siebie samej, gdyż no, która z pań powiedziałaby publicznie o sobie, że jest purchawką, a nawet purchawicą. Taka jest ta książka, takie są wypowiedzi Marii Czubaszek. Ona robi sobie żarty nie tylko ze swojej osoby, ale także ze swoich nałogów, z wielu perypetii, w których brała udział. Maria Czubaszek przynajmniej na mnie działa magnetycznie. Uwielbiam oglądać wszelkie programy z jej udziałem, bo one zawsze są kopalnią złotych myśli, świetnych przemyśleń, które stanowią taką definicję naszej rzeczywistości. I myślę, że Maria Czubaszek mogłaby spokojnie zastąpić całą polską scenę kabaretową. Jak powiedziała o niej Krystyna Kofta, Maria Czubaszek jest również dosadnym przykładem na to, że palenie nie zabija, zwłaszcza poczucia humoru. Bardzo Państwu polecam tę książkę. No i wreszcie wspominane na początku biografie. Pierwsza z nich to Mariusza Urbanka Broniewski, Miłość, wódka i polityka. Rok 2012 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Janusza Korczaka i Władysława Broniewskiego. O książkach poświęconych staremu doktorowi postaram się opowiedzieć Państwu w jednym z kolejnych wydań programu, natomiast dziś Władysław Broniewski, który powinien nam być szczególnie bliski z racji tego, że poeta urodził się w pobliskim Płocku. Władysław Broniewski mówił o sobie Polak, katolik, alkoholik. Zdecydowanie bardziej poprawny politycznie jest podtytuł tej publikacji Miłość, wódka, polityka. Jest to jedna z tych książek, które nie dość, że przedstawiają postać, która swoim życiorysem mogłaby obdarzyć kilka innych osób, to jeszcze książka ta została napisana w niezwykle przystępny sposób. Mariusz Urbanek nie koloryzuje, nie naciąga faktów, w bardzo przystępny sposób mówi o życiu Broniewskiego, dozuje nam te różne fakty w odpowiednich proporcjach. W opowieści o książce skupię się może na tych poszczególnych członach jej podtytułu i tak zaczynając od końca polityka. Polityka rozumiana współcześnie Broniewskiego zupełnie nie interesowała. On był człowiekiem czynu, człowiekiem idei, który rzucał się w wir historii, choć nie zawsze wychodził z tej konfrontacji dobrze, najczęściej wychodził jednak przegrany. Wódka. Broniewski był alkoholikiem. A wódka była dla niego zarówno sposobem na dzielenie się radością, jak i zapijał nią wszelkiego rodzaju smutki. Jej smak poznał już w młodości. Wychowywany był przez apodyktyczną matkę, która nie chcąc, by wychodził z kolegami wieczorem, stawiała mu na stół karafkę z wódką, aby pił. No i wreszcie miłość, niestety najczęściej tragiczna. Uczuciem tym darzył ojczyznę, poezję, liczne kobiety, ale przede wszystkim swoją córkę, która niestety zginęła w tragicznych okolicznościach w wieku 25 lat. Poeta po tej śmierci nie mógł się już pozbierać, jego życie zupełnie się posypało. I jest to naprawdę bardzo dobra książka, a Mariusz Urbanek myślę, że sprostał oczekiwaniom czytelników w tym jubileuszowym roku poety. Na końcu tej publikacji umieszczona jest rozmowa z przybraną córką Broniewskiego, Marią Broniewską-Pijanowską. I lekturę tej książki polecałabym rozpocząć właśnie od tego wywiadu, gdyż rozmowa z przybraną córką stanowi niejako klucz do zrozumienia sylwetki poety. Bardzo Państwu polecam tę książkę. I jeszcze jedna biografia godna polecenia to już dzieło Justine Picardie, Coco Chanel, Legenda i życie. Która z eleganckich pań nie ma, żeby mieć choć jeden gadżet z logo Chanel. Jest to marka znana na całym świecie, która mimo śmierci jej twórczyni w 1971 roku
nadal jest najlepiej rozpoznawanym znakiem modowym na świecie. Dom mody Chanel co roku zaskakuje nas niesamowitymi wzorami, fakturami, jednak są to produkty luksusowe z najwyższej półki i z racji tego trzeba za nie odpowiednią kwotę zapłacić. Całą tę wielką machinę stworzyła jedna niepozorna kobieta, była dzieckiem porzuconym, wychowywanym w sierocińcu i to odcisnęło na jej życiu niesamowite piętno. Autorka tej książki nie ukrywa niewygodnych faktów z życia Gabrielle Chanel. Przeczytamy więc tu o jej licznych kontaktach z mężczyznami, ale również z kobietami, o jej antysemityzmie, a także o współpracy na rzecz wywiadu niemieckiego w 1945 roku. Jednak najwięcej miejsca autorka poświęciła tu pracy twórczej Chanel i dzięki temu poznajemy okoliczności powstania najsłynniejszych perfum, czyli Chanel numer 5, a było to w 1921 roku i zapewniło finansowy sukces Chanel. Ciekawie ukazany jest tutaj również proces zmiany obyczajowości kobiet pod wpływem projektów Chanel. I myślę, że warto, sięgając po golf, czy po sukienkę z dzianiny, czy po tak zwaną mało czarną, czy sznur pereł, wiedzieć, że za ich wprowadzeniem w ten taki publiczny obiekt i do kanonu mody stoi właśnie Gabrielle Chanel, znana wszystkim jako Coco. Książkę tę uzupełniają znakomite fotografie oraz reprodukcje szkiców i projektów Chanel. I tak oto przedstawiłam Państwu wszystkie moje propozycje książkowe. Zachęcam Państwa do ich lektury. Wszystkie one są oczywiście dostępne w Bibliotece Miejskiej. I jeszcze chciałabym wszystkich Państwa zachęcić do oglądania wystawy, którą prezentujemy w czytelni. Jest to wystawa Sierp z fotografii Jacka Karwowskiego. Jacek Karwowski jest sierpczaninem. Mówi o sobie, że jest fotoamatorem, na co dzień pracownikiem sierpeckiego urzędu pocztowego, a fotografia jest dla niego odskocznią od dnia codziennego. Zdjęcia prezentowane w czytelni ukazują sierpeckie domy, ulice, podwórka, starą drewnianą architekturę, a także zabytki. Sierpc w obiektywie Jacka Karwowskiego jest piękny, nabiera barw, ostrości. Jest to miasto, które chce się zwiedzać i podziwiać. Osoby, które do tej pory zwiedzały wystawę, ta wystawa skłania je do licznych wspomnień, tym bardziej jeśli na którymś ze zdjęć ujrzą swój dom czy podwórko, na którym się wychowały. Te wspomnienia o dawnym Sierpcu są dla nas bardzo cenne, dlatego jeśli ktoś nie widział jeszcze wystawy, to bardzo serdecznie zapraszam, będzie ona czynna do 5 maja. Proszę również zaglądać na naszą stronę internetową www.mbpsierp.pl, na której wszystkie informacje o tym, co się u nas dzieje, o tym, co było oraz o tym, co będzie. A już dziś chciałabym Państwa zaprosić do oglądania majowego odcinka programu Z książką za Pan Brat, w którym z racji rocznicy, z racji obchodów 690. rocznicy lokacji miasta omówię dla Państwa wszystkie sierpeckie publikacje. Już dziś zapraszam do oglądania tego programu, a teraz dziękuję za uwagę i do zobaczenia.